Ewangelia według świętego Marka. Ewangelia Marka, rozdział pierwszy. Taki jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. W księdze proroka Izajasza napisano: Oto posyłam przed Tobą mojego anioła. On Ci utoruje drogę. Oraz głos wołającego na pustkowiu. Przygotujcie drogę Pana. Wyprostujcie przed Nim ścieżki. Zgodnie z tymi słowami w odludnych okolicach nad Jordanem rozpoczął swoją działalność Jan Chrzciciel. Wzywał on ludzi do przyjęcia chrztu opamiętania dla dostąpienia przebaczenia grzechów. Zaczęli się więc do niego schodzić ludzie z całej Judei oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w Jordanie tych, którzy się otwarcie przyznawali do swych grzechów. Sam Jan nosił na sobie ubranie z wielbłądziej wełny, skórzany pas wokół bioder, a żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Zapowiadał on: Podąża za mną ktoś ważniejszy ode mnie, przed kim nie jestem godny schylić się i rozwiązać mu rzemykał sandałów. Ja was ochrzciłem w wodzie, on natomiast ochrzci was w Duchu Świętym. W tym właśnie czasie z Nazaretu w Galilei przyszedł Jezus. Został on ochrzczony przez Jana w Jordanie, a gdy wychodził z wody, zobaczył otwarte niebo i ducha, który jak gołębica zstępował na niego. Z nieba rozległ się przy tym głos: Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Natychmiast też duch wzbudził w nim potrzebę wyjścia na pustynię. Spędził tam 40 dni, a szatan poddawał go próbie. W tym czasie przebywał wśród zwierząt, a wsparciem służyli mu aniołowie. Jednak po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania, nadeszło Królestwo Boże, czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny. Gdy przechodził brzegiem Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i jego brata Andrzeja, jak raz z jednej, raz z drugiej strony rzucali w wodę sieć. Byli oni rybakami. Jezus zwrócił się do nich: Chodźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Bracia od razu pozostawili sieci i ruszyli za nim. Po przejściu paru kroków Jezus zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, oraz jego brata Jana. Oni też siedzieli w łodzi, naprawiali sieci. Jezus, nie zwlekając, wezwał ich, a oni zostawili w łodzi swego ojca Zebedeusza oraz wynajętych robotników i poszli za nim. Przybyli do Kafarnaum. W najbliższy szabat Jezus poszedł do synagogi i zaczął nauczać. Jego nauka wzbudziła ogólne zdumienie. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza. A właśnie był w ich synagodze człowiek owładnięty przez ducha nieczystego, ten wrzasnął: Przestań! Nie wtrącaj się w nasze sprawy, Jezusie z Nazaretu! Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś, świętym Bożym. Jezus skarcił go słowami: Zamilcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty szarpnął opętanym i z wrzaskiem z niego wyszedł. Wszyscy byli tak poruszeni, że zaczęli pytać jeden drugiego: Co to jest? Jakaś nowa nauka? A przy tym władza? Rozkazuje nawet duchom nieczystym i te muszą go słuchać. Szybko zatem wiadomości o nim rozniosły się wszędzie, po całej Galilei. Niebawem po wyjściu z synagogi przyszli wraz z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A właśnie teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz też powiedziano o niej Jezusowi. Podszedł więc, wziął ją za rękę i podniósł. Wtedy jej gorączka opadła, a ona zaczęła im usługiwać. Tymczasem wraz z nastaniem wieczoru, po zachodzie słońca, zaczęli przynosić do niego wszystkich chorych oraz opętanych. I u drzwi zgromadziło się całe miasto. Wtedy Jezus uzdrowił wielu dotkniętych różnymi chorobami i wyrzucił wiele demonów. Nakazywał im jednak milczenie, gdyż wiedziały, kim on jest. A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. Szymon jednak i jego towarzysze ruszyli jego śladami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy ci szukają.
Wtedy im odpowiedział: chodźmy gdzie indziej, do okolicznych miasteczek, abym i tam mógł głosić dobrą nowinę, gdyż po to przyszedłem. Chodził więc, głosił ją w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. I oto przyszedł do niego trędowaty, upadł na kolana i prosił: jeśli byś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. W tej chwili zszedł z niego trąd i stał się czysty. I zaraz odesłał go z takim surowym zakazem: pamiętaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę nakazaną przez Mojżesza. Niech to będzie dla nich świadectwem. Ten jednak, gdy odszedł, zaczął rozgłaszać i rozpowiadać o tym, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz musiał przebywać na zewnątrz, w odludnych miejscach. Tam też z różnych stron schodzili się do niego ludzie. Ewangelia Marka, rozdział 2. Po paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo. I oto przyszli do niego ze sparaliżowanym. Nieśli go czterej mężczyźni. A ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: synu, przebaczone są ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców prawa. Siedzieli oni i rozważali w myślach: dlaczego on tak mówi? To obraża Boga. Bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich: dlaczego chołbicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: przebaczam ci grzechy? Czy polecić mu: wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego: wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wielbić Boga, mówiąc: czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Potem znów wyszedł nad jezioro, a gdy zebrał się przy nim tłum ludzi, rozpoczął nauczanie. Po drodze zobaczył Lewiego, syna Halfeusza, który urzędował przy stole celnym. Wtedy zwrócił się do niego: chodź za mną. Lewi wstał i poszedł za nim. Gdy następnie Jezus wraz z uczniami siedział przy stole w jego domu, towarzyszyło mu wielu celników i grzeszników, bo też wielu za nim chodziło. A gdy znawcy prawa należący do faryzeuszów zobaczyli, że jada z grzesznikami, a szczególnie celnikami, zaczęli podpytywać jego uczniów: dlaczego on z takimi ludźmi zasiada przy jednym stole? Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. A uczniowie Jana i faryzeusze właśnie pościli. Przyszli więc i zapytali go: dlaczego uczniowie Jana oraz uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie? Jezus im odpowiedział: czy goście weselni mogą pościć, gdy jest z nimi pan młody? Dopóki mają pana młodego, o poście nie może być mowy. Przyjdą jednak dni, gdy pan młody zostanie im zabrany. Ten dzień będzie początkiem ich postu. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym razie nowa łata obrywa stary materiał i dziura się powiększa. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki. Samo wycieka i bukłaki stracone. Młode wino trzeba lać do nowych bukłaków. W pewien szabat Jezus przechodził między łanami zbóż. Po drodze jego uczniowie zaczęli zrywać kłosy. Wtedy faryzeusze zwrócili mu uwagę: przyjrzyj im się. Dlaczego robią w szabat to, czego w tym dniu robić nie wolno? Odpowiedział im:
Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był w potrzebie, a głód dokuczył jemu i jego towarzyszom? Jak za arcykapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł chleb ofiarny, który wolno jeść tylko kapłanom? I jak rozdzielił go także między towarzyszy? Powiedział im też: Szabat został pomyślany dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest również Panem szabatu. Ewangelia Marka, rozdział 3. I znów przyszedł do synagogi, a był tam człowiek, który cierpiał na bezwład ręki, i śledzili go, czy w szabat dokona na nim uzdrowienia, chcieli go bowiem oskarżyć. W pewnej chwili Jezus zwrócił się do człowieka z bezwładną ręką. Wstań i wyjdź na środek. A ich zapytał: czy wolno w szabat wyświadczać dobro czy zło? Życie ocalić czy odebrać? Oni jednak milczeli. Wtedy zasmucony z powodu ich twardych niczym skała serc, powiódł po nich gniewnym spojrzeniem i polecił choremu: wyciągnij rękę. I ten wyciągnął. Jego ręka stała się zdrowa jak dawniej. Faryzeusze natomiast, gdy tylko wyszli z synagogi, zaczęli wraz ze zwolennikami Heroda knuć spisek przeciw niemu. Zastanawiali się, jakby go tu zgładzić. Jezus tymczasem wraz ze swoimi uczniami oddalił się w stronę jeziora. Ruszył za nim wielki tłum ludzi z Galilei, z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, zza Jordanu oraz z okolic Tyru i Sydonu. Ci wszyscy ludzie przybyli do niego, gdyż dowiedzieli się o wszystkim, co czynił. On natomiast polecił swoim uczniom, by trzymali w pogotowiu łódkę, na wypadek, gdyby nie dało się powstrzymać tłumu. Wielu bowiem uzdrowił, dlatego ci, którzy na coś cierpieli, parli na niego i chcieli go dotknąć. A duchy nieczyste, ilekroć go widziały, padały przed nim z okrzykiem: Ty jesteś Synem Bożym! Lecz on często zabraniał im ujawniania go. Następnie wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których on sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał 12, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, by mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Powołał ich zatem 12: Szymona, któremu nadał przydomek Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Tym nadał przydomek Boanerges, co znaczy synowie gromu. Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Halfeusza, Tadeusza, Szymona Zelotę i Judasza Iskariota, który go potem wydał. Następnie udał się do domu i znów zszedł się tłum, tak że nawet nie zdążyli się posilić. A gdy jego bliscy dowiedzieli się o tym, wyruszyli po niego, gdyż rozniosło się, że odszedł od zmysłów. Znawcy prawa natomiast, którzy przybyli z Jerozolimy, utrzymywali, że ma w sobie Belzebula i że wypędza demony za sprawą tego ich władcy. W związku z tymi zarzutami Jezus zwołał ich do siebie i zaczął im wyjaśniać, odwołując się do przykładów. Jak może szatan wypędzać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie podzielone, czeka je upadek. Jeśli w jakimś domu brakuje jedności, grozi mu ruina. Podobnie, jeśli szatan powstaje przeciw samemu sobie, oznacza to jego koniec. Nikt przecież nie zdoła wtargnąć do domu dobrze uzbrojonego człowieka, by zagarnąć jego dobytek, jeśli najpierw go nie obezwładni. Dopiero wtedy może ograbić jego dom. Oświadczam wam, wszystkie grzechy będą synom ludzkim przebaczone, nawet obrażanie Boga, ilekroć by się go dopuścili. Kto by jednak obraził Ducha Świętego, nie dostąpi przebaczenia na wieki, lecz ciąży na nim grzech wieczny. Powiedział to, gdyż zaczęli rozgłaszać, że jest w nim duch nieczysty. Tymczasem przyszła jego matka oraz jego bracia. Zatrzymali się na zewnątrz i posłali do niego wiadomość, aby go przywołać. Wokół niego natomiast siedział tłum. Donieśli mu zatem: oto twoja matka, twoi bracia i twoje siostry stoją na zewnątrz i proszą, abyś wyszedł. Wtedy im odpowiedział: kto jest moją matką i moimi braćmi? Po czym powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i oświadczył:
oto moja matka i moi bracia. Każdy bowiem, kto spełnia wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą, i matką. Ewangelia Marka, rozdział 4. Jezus ponownie zaczął nauczać nad jeziorem. Skupił się wokół Niego tak nieprzebrany tłum, że musiał wsiąść do łodzi i odpłynąć nieco od brzegu. Wszyscy zgromadzeni stali natomiast na lądzie. Wtedy, korzystając z przykładów, uczył ich o wielu rzeczach. Kierował do nich takie słowa. Posłuchajcie uważnie. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. Gdy siał, jedno ziarno padło na pobocze. Wówczas przyleciały ptaki i zjadły je. Inne trafiło na grunt skalisty. Wzeszło szybko, bo gleba nie była głęboka. Gdy jednak podniosło się słońce, zwiędło, a ponieważ miało słaby korzeń, uschło. Inne z kolei wpadło w cierniste zarośla. Te wyrosły i zdusiły je, tak, że nie wydało plonu. Inne wreszcie ziarna padły na dobrą ziemię. Wzeszły one, wyrosły i wydały plon, 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I podkreślił. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Potem, już na osobności, ci, którzy wraz z 12 byli wokół Niego, zaczęli Go pytać o znaczenie tych przykładów. I powiedział im. Wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego. Tamtym natomiast, ludziom spoza waszego kręgu, na wszystko podaje się przykład, aby patrząc widzieli, lecz nie zobaczyli, i słuchając słyszeli, lecz nie kojarzyli, żeby się czasem nie nawrócili i nie doznali przebaczenia. Nie rozumiecie tego przykładu? Zapytał. Jak zatem zrozumiecie wszystkie inne? Siewca to ktoś, kto rozsiewa słowo. Ludzie podobni do ziarna przy drodze to ci, do których przychodzi szatan i natychmiast wybiera to, co właśnie zostało w nich zasiane. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu słowa szybko i chętnie je przyjmują, ale brak im korzenia, są niestali i gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania, szybko się odwracają. Ludzie podobni do ziarna pośród cierni to ci, którzy usłyszeli słowo, lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw wkraczają i zagłuszają słowo tak, że nie wydaje plonu. Natomiast ludzie, przypominający urodzajną ziemię, to ci, którzy słuchają słowa, są mu posłuszni i wydają plon. Jedni 30-krotny, drudzy 60-krotny, a jeszcze inni 100-krotny. Potem przemówił do nich. Czy lampę przynosi się po to, by ją postawić pod łóżkiem albo przykryć garnkiem? Czy raczej nie po to, by ją postawić na świeczniku? Bo wszystko, co ukryte, stanie się widoczne i wszystko, co niejawne, ujrzy światło dzienne. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. I ciągnął dalej. Uważajcie, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet dodadzą. Ten, kto ma, otrzyma jeszcze więcej, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. Królestwo Boże, nauczał dalej Jezus, przypomina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię. Czy on śpi, czy wstaje w dzień i w nocy, ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak. Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon. Najpierw trawę, potem kłos, w końcu pełne zboże w kłosie. A gdy plon dojrzeje, chwyta się za sierp, gdyż nadeszło żniwo. Jezus mówił dalej. Do czego porównamy Królestwo Boże lub w jaką przypowieść je ujmiemy? Jest ono jak ziarno gorczycy, które jest mniejsze od innych nasion wysiewanych na zagonie. Jednak po zasianiu wyrasta i staje się większe niż pozostałe jarzyny. Przy tym wypuszcza tak pełne liści gałęzie, że w jego cieniu ptaki mogą budować sobie gniazda. Korzystając z wielu podobnych przykładów, Jezus miał zwyczaj głosić słowo stosownie do tego, na ile jego słuchacze mogli je zrozumieć. Przemawiał więc tylko w przypowieściach, które na osobności wykładał swoim uczniom. Tego samego dnia, wraz z nastaniem wieczoru, polecił im. Przeprawmy się na drugą stronę jeziora.
Pozostawili więc tłum i odpłynęli z nim tak, jak siedział, a towarzyszyły mu inne łodzie. Wtem rozszalała się wielka burza. Zerwał się wiatr. Fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: Nauczycielu, nie obchodzi cię to, że giniemy? Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: Cisza! Uspokój się! I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: Dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach, tak że zaczęli mówić jeden do drugiego: Kim on jest, że nawet wiatr i wzburzone wody są mu posłuszne? Ewangelia Marka, rozdział 5. Tak dotarli na drugi brzeg jeziora, do kraju Gerazeńczyków. Gdy tylko Jezus wysiadł z łodzi, z położonego niedaleko cmentarza wybiegł mu naprzeciw człowiek opanowany przez ducha nieczystego. Człowiek ten mieszkał w grobowcach i nawet łańcuchem nie dawało się go już związać. Niejednokrotnie bowiem rozrywał łańcuchy i okowy, w które go zakuwano, i nikt nie miał siły go ujarzmić. Całymi dniami i nocami przebywał on w grobowcach i w górach, krzyczał i ranił się kamieniami. Gdy zobaczył w oddali Jezusa, przybiegł i padł przed nim na twarz. Krzyknął przy tym donośnie: Czego ode mnie chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Przysięgnij mi na Boga, że nie będziesz mnie dręczył. Jezus bowiem nakazał mu wcześniej: Duchu nieczysty, wyjdź z tego człowieka. Zadał mu też pytanie: Jak ci na imię? Na imię mi Legion. Odpowiedział: Gdyż jest nas wielu. Po tych słowach zaczął Jezusa usilnie prosić, aby ich nie wypędzał z tego kraju. Pasła się zaś nieopodal, u podnóża góry, duża trzoda świń. Duchy poprosiły go: Pozwól nam wstąpić w te świnie, abyśmy mogły w nie wejść. I pozwolił im. Po wyjściu zatem z człowieka duchy nieczyste weszły w świnie. Wtedy niemal 2000 stado puściło się w dół po stromym zboczu w kierunku jeziora i pogrążyło się w wodzie. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to zarówno w mieście, jak i po zagrodach. Ludzie zatem pospieszyli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zobaczyli, że opętany, ten, w którym był legion demonów, siedzi ubrany i przy zdrowych zmysłach. I ogarnął ich strach. Ci zaś, którzy widzieli, co się stało z opętanym, opowiedzieli im o tym dokładnie, a także o świniach. I zaczęli go prosić, aby opuścił ich granice. Gdy Jezus wsiadał do łodzi, opętany prosił go usilnie, aby pozwolił mu przy nim pozostać. Jezus jednak nie pozwolił mu, lecz polecił: Idź do swego domu, do swoich, i opowiedz im, jak wiele Pan dla ciebie zrobił, jak okazał ci miłosierdzie. Odszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolis, jak wiele Jezus dla niego uczynił. Wszyscy zaś nie mogli wyjść z podziwu. Gdy Jezus znów przeprawił się w łodzi na drugi brzeg jeziora i jeszcze pozostawał nad brzegiem, zgromadził się wokół niego wielki tłum. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jairos. Gdy zobaczył Jezusa, upadł mu do stóp i gorąco prosił: Moja córeczka kona, przyjdź, włóż na nią ręce, uratuj ją, spraw, by żyła. I Jezus poszedł z nim. Ruszył też za nim wielki tłum i z każdej strony cisnęli się do niego ludzie. Wtedy pojawiła się pewna kobieta. Od 12 lat cierpiała na krwotok. Dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Na leczenie wydała wszystko, co miała, i nic jej nie pomogło. Stan jej raczej się pogorszył. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła jego szaty, bo powtarzała sobie: Jeśli bym dotknęła choćby jego szat, będę uratowana. I rzeczywiście, jej krwotok natychmiast ustał i poczuła na ciele, że to koniec jej udręki. Jezus zaś od razu zauważył, że zadziałała jego moc. Odwrócił się zatem do tłumu i zapytał:
kto dotknął moich szat. Wtedy jego uczniowie zwrócili mu uwagę. Widzisz, że zewsząd cisną się do ciebie ludzie, a pytasz, kto mnie dotknął? On zaś zaczął się rozglądać, aby zobaczyć tę, która to zrobiła. Wtedy kobieta, przestraszona i drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła mu do stóp i opowiedziała całą prawdę. On zaś skierował do niej słowa. Córko, twoja wiara ocaliła cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. Ledwie dokończył to zdanie, a już przybyli ludzie od przełożonego synagogi. Twoja córka umarła, donieśli. Dlaczego jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus dosłyszał te słowa i powiedział do przełożonego synagogi. Nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść ze sobą, poza Piotrem, Jakubem oraz Janem, bratem Jakuba. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Zastał tam zamieszanie, płacz i głośne zawodzenie. Wszedł więc i powiedział do nich. Dlaczego robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. Na te słowa zaczęli się z niego wyśmiewać. On jednak usunął wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka, po czym ujął ją za rękę i powiedział. Talita kum. To znaczy? Dziewczynko, mówię ci, wstań. I dziewczynka natychmiast wstała. Zaczęła chodzić, miała bowiem 12 lat. Oni natomiast niemal osłupieli w ogromnym zachwycie. Wtedy z naciskiem nakazał im, aby nikt się o tym nie dowiedział. Powiedział też, aby dano jej jeść. Ewangelia Marka, rozdział 6. Potem wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony. Towarzyszyli mu jego uczniowie. A gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchaczy dziwiło się i zastanawiało. Skąd on to ma? Co to za mądrość, która jest mu dana? I takie cuda, które się dzieją przez jego ręce? Czy to nie jest ten cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? I czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? I stopniowo odwracali się od niego. Wówczas Jezus zwrócił im uwagę. Nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem, tylko we własnej ojczyźnie, w gronie swoich krewnych oraz we własnym domu. Przez to nie był w stanie dokonać tam żadnego cudu, tylko na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich i dziwił się ich niedowiarstwu. Ponadto obchodził okoliczne wsie i nauczał. Następnie przywołał do siebie 12 i zaczął ich wysyłać po dwóch, dając im władzę nad duchami nieczystymi. Polecił im, aby nie brali na drogę nic oprócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie, lecz by obuli sandały i nawet nie wkładali dwóch tunik. Potem dodał. Gdziekolwiek wejdziecie do domu, korzystajcie z jego gościny aż do odejścia. A gdyby was gdzieś nie przyjęto, ani nie chciano wysłuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie pył z waszych stóp na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i zaczęli wzywać ludzi do opamiętania. Wyganiali przy tym wiele demonów oraz namaszczali olejem i uzdrawiali wielu chorych. I usłyszał o nim król Herod, gdyż jego imię stało się głośne i mówiono. Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego przejawia się w nim taka moc. Inni utrzymywali. To Eliasz! Jeszcze inni głosili. To prorok, po prostu jeden z proroków. Herod, gdy to usłyszał, stwierdził. To Jan, którego ja kazałem ściąć. To on zmartwychwstał. Sam Herod bowiem posłał żołnierzy, aresztował Jana i osadził go w więzieniu. Powodem była Herodiada, żona jego brata Filipa, którą sam pojął za żonę. Jan wytykał mu to, mówiąc. Nie wolno ci mieć żony twego brata. Herodiada czuła więc niechęć do Jana i chciała go zabić, ale nie była w stanie. Herod bowiem obawiał się Jana, przekonany, że to człowiek prawy i święty. Z tego powodu chronił go, a kiedykolwiek go słuchał, czuł się wielce zakłopotany, chociaż słuchał go chętnie. Okazja nadarzyła się w dzień urodzin Heroda. Wyprawił on wtedy ucztę dla swoich dostojników.
dowódców i całej galilejskiej elity. Otóż córka tej właśnie Herodiady zatańczyła i swym tańcem urzekła Heroda oraz jego gości. Król powiedział dziewczynie: poproś mnie o co chcesz, a dam ci. Przysiągł jej natomiast wiele. Dam o cokolwiek poprosisz, choćby połowę mojego królestwa. Wtedy dziewczyna wyszła i radziła się matki. O co warto dla siebie poprosić? Ta zaś odparła: poproś o głowę Jana Chrzciciela. Wróciła więc szybko do króla i powiedziała: chcę, byś mi tu zaraz dał na półmisku głowę Jana Chrzciciela. Króla ogarnął smutek, lecz ze względu na przysięgę i na gości nie chciał jej odmówić. Wysłał więc zaraz żołnierza ze straży przybocznej i rozkazał przynieść głowę Jana Chrzciciela. Żołnierz poszedł zatem i ściął go w więzieniu. Następnie przyniósł jego głowę na półmisku i dał ją dziewczynie, a ta swojej matce. Gdy usłyszeli o tym uczniowie Jana, przyszli, wzięli jego ciało i złożyli je w grobie. Potem apostołowie zeszli się u Jezusa i opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. Wtedy powiedział im: niech teraz każdy z was uda się samotnie na odludne miejsce i tam trochę odpocznie. Wiele bowiem osób przychodziło i odchodziło, tak że nie mieli nawet czasu na posiłek. Odpłynęli więc łodzią na odludzie, aby pobyć w samotności. Lecz zauważono, jak odpływają, i wielu ich rozpoznało. Dlatego lądem zbiegli się tam ze wszystkich miast, nawet ich wyprzedzili. Gdy więc wyszedł, zobaczył wielki tłum ludzi i zlitował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza. A potem zaczął ich uczyć wielu rzeczy. A gdy zrobiło się już późno, uczniowie podeszli do Jezusa z taką radą: miejsce to jest puste i godzina już późna. Rozpuść ich, niech idą do okolicznych zagród oraz wsi i kupią sobie coś do jedzenia. A on na to: wy dajcie im jeść. Wtedy go zapytali: czy mamy iść nakupić chleba za 200 denarów i dać im zjeść? Ile macie chlebów? Zapytał. Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, odpowiedzieli: 5 i 2 ryby. Wtedy polecił im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Rozłożyli się więc gromada przy gromadzie, po 100 i po 50. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i pobłogosławił. Następnie łamał chleb i dawał swoim uczniom, a ci kładli go przed ludźmi. Także 2 ryby rozdzielił między siedzących. I jedli wszyscy i nasycili się. Potem zebrali 12 koszy pełnych kawałków chleba i ryb. Tych zaś, którzy jedli chleb, było 5000 mężczyzn. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora, w kierunku Betsaidy, a jego zostawili, aby rozpuścił tłum. Po rozstaniu się z ludźmi odszedł na górę. Chciał się pomodlić. Tymczasem nastał wieczór. Łódź była na środku jeziora, a on sam na lądzie. Wówczas zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach, gdyż wiatr mają przeciwny, i około 4 nad ranem przyszedł do nich po falach i chciał ich wyminąć. Oni jednak, gdy go zobaczyli idącego po wodzie, pomyśleli, że to zjawa, i krzyknęli. Wszyscy go bowiem zobaczyli i przestraszyli się. Lecz on natychmiast odezwał się: odwagi! To ja jestem, nie bójcie się. I gdy wszedł do nich do łodzi, wiatr ustał, a oni wręcz zastygli w zdumieniu. Nie rozumieli bowiem tego, co się zdarzyło z chlebami, gdyż ich serca były nieczułe. Po przybyciu na drugą stronę przybili łodzią do ziemi Genezaret. Gdy tylko Jezus wyszedł z łodzi, ludzie zaraz go rozpoznali. Obiegli zatem cały ten obszar i tam, gdzie jak słyszeli przebywa, zaczęli na posłaniach znosić ludzi z różnymi dolegliwościami. Gdziekolwiek więc wchodził do wsi, do miasta lub do osady, wynosili na place chorych i prosili go, by im pozwolił dotknąć choć skraju swojej szaty. Ci zaś, którzy go dotknęli, doświadczali uzdrowienia. Ewangelia Marka, rozdział 7.
Zeszli się do niego faryzeusze oraz pewni znawcy prawa z Jerozolimy. Zauważyli oni, że niektórzy z jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi trzymają się tradycji starszych i nie jedzą, jeśli najpierw w odpowiedni sposób nie obmyją sobie rąk. Także po powrocie z rynku nie jedzą, jeśli się nie umyją. Jest ponadto wiele innych rzeczy, które przejęli i których przestrzegają, takich jak obmywanie kubków, dzbanów, miednic i łóżek. Zapytali go zatem faryzeusze i znawcy prawa. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieobmytymi rękami? On zaś im odpowiedział. Trafnie Izajasz powiedział o was, o błudnikach, w swoim proroctwie. Ten lud czci mnie wargami, jednak ich serce jest ode mnie daleko. Daremnie mi jednak oddają cześć, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Porzuciliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji. I ciągnął dalej. Sprytnie unieważniacie przykazanie Boże, aby zamiast niego obstawać przy własnej nauce. Mojżesz bowiem powiedział, szanuj swego ojca i swoją matkę oraz kto znieważa ojca lub matkę, niech poniesie śmierć. Wy natomiast mówicie, jeśli by człowiek powiedział ojcu lub matce, korban, czyli to, co mógłbym wam dać jako wsparcie, jest darem ofiarnym, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca albo matki. Tak właśnie przez swoją tradycję unieważniacie słowo Boga i wiele tym podobnych rzeczy robicie. Znów przywołał do siebie tłum i zaczął do nich przemawiać. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic, co do człowieka wchodzi z zewnątrz, nie może uczynić go nieczystym, lecz rzeczy, które wychodzą z człowieka, to one właśnie czynią go nieczystym. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. A gdy opuścił tłum i znalazł się w domu, jego uczniowie zagadnęli go o tę przypowieść. Wtedy im powiedział. To i wy jesteście tak niepojętni? Nie rozumiecie, że nic, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym? Przecież nie wchodzi do jego serca, tylko do żołądka i jest potem wydalane na zewnątrz. W ten sposób Jezus uznał wszystkie pokarmy za czyste i mówił dalej. Człowieka czyni nieczystym to, co z niego wychodzi. Z wnętrza bowiem z ludzkiego serca wychodzą złe zamiary, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, dążenia powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, podstęp, wyuzdanie, zawiść, obelżywość, pycha i głupota. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza człowieka i to one czynią go nieczystym. Po odejściu stamtąd udał się w okolice Tyru. Wszedł tam do pewnego domu, gdyż nie chciał, by się ktokolwiek o nim dowiedział. Lecz nie zdołał się ukryć. Zaraz usłyszała o nim pewna kobieta. Jej córeczka była opanowana przez ducha nieczystego. Kobieta ta przyszła i padła Jezusowi do stóp. Była ona Greczynką, rodem z Syrofenicji. Zaczęła go prosić, aby wypędził z jej córki demona. On zaś zwrócił się do niej. Pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Panie! Odparła kobieta. I szczenięta jadają pod stołem okruchy, które spadną dzieciom. Wtedy jej powiedział. Ze względu na te słowa, idź, demon wyszedł z twojej córki. I gdy wróciła do domu, znalazła dziecko leżące na łóżku. Demona zaś już nie było. Znów opuścił okolice Tyru i przyszedł przez Sydon, środkiem Dekapolis, nad jezioro Galilejskie. I oto przyprowadzili mu głuchoniemego, z prośbą, aby położył na niego rękę, on zaś wziął go na stronę, z dala od tłumu, włożył swoje palce w jego uszy, splunął i dotknął jego języka, po czym spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego. Efata. To znaczy? Otwórz się. I natychmiast otworzyły się jego uszy, rozwiązały więzy jego języka i zaczął poprawnie mówić. Wtedy z naciskiem nakazał im milczenie w tej sprawie, ale im bardziej im nakazywał, tym szerzej oni to rozgłaszali.
nie mogli przy tym wyjść z podziwu. Mówili: sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Nawet głuchym przywraca słuch, a niemym mowę. Ewangelia Marka, rozdział 8. W tych dniach, gdy znów tłum był wielki i nie mieli co jeść, przywołał uczniów i powiedział do nich: bardzo mi żal tych ludzi, bo już 3 dni przebywają ze mną, a nie mają co jeść. Gdybym ich głodnych rozpuścił do domów, opadną z sił po drodze, bo niektórzy przybyli z daleka. Jego uczniowie odpowiedzieli: skąd tu na pustkowiu wziąć tyle chleba, żeby ich wszystkich nakarmić? I zapytał: ile macie bochenków? 7. Odparli. Wtedy polecił zebranym rozłożyć się na ziemi, po czym wziął te 7 chlebów, podziękował Bogu, łamał i rozdawał swoim uczniom, a ci z kolei kładli chleb przed ludźmi. I tak rozdzielili go wśród zgromadzonych. Mieli ponadto 2 rybek. Je też pobłogosławił i polecił rozdać. Spożyli więc posiłek i nasycili się, a pozostawionymi kawałkami napełnili 7 koszy. Tych, którzy jedli, było około 4000. Jezus odprawił ich, a następnie wsiadł do łodzi i wraz ze swoimi uczniami przybył w okolice Dalmanuty. Przyszli do niego faryzeusze i wdali się z nim w spór. Chcieli przy tym podważyć jego autorytet i dlatego domagali się od niego znaku z nieba. On natomiast westchnął głęboko i powiedział: dlaczego ci ludzie żądają znaku? Zapewniam was, że to pokolenie go nie otrzyma. Po tych słowach zostawił ich, znów wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Uczniowie natomiast zapomnieli wziąć chleba. Mieli ze sobą w łodzi tylko 1 bochenek. On tymczasem zaczął ich przestrzegać: uważajcie, strzeżcie się zakwasu faryzeuszów i zakwasu Heroda. Te słowa przypomniały im o chlebie. Żałowali, że go nie mają. Jezus to zauważył i powiedział: dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze do was nie dociera i nie rozumiecie? Czy wasze serca są z kamienia? Macie oczy i nie widzicie? Macie uszy i nie słyszycie? I nie pamiętacie? Gdy rozdzieliłem te 5 chlebów dla 5000, ile koszy napełniliście pozostawionymi kawałkami? 12. Odpowiedzieli. A gdy te 7 chlebów dla 4000, ile koszy pełnych kawałków zebraliście? Odpowiedzieli. 7. Zapytał więc: jeszcze nie rozumiecie? Tak przybyli do Betsaidy. Wówczas przyprowadzili mu niewidomego i prosili, aby go dotknął. On zaś wziął go za rękę, wyprowadził poza wieś, plunął w jego oczy, położył na niego ręce i zapytał: czy widzisz coś? Ten zaś, ponieważ już odzyskał wzrok, powiedział: dostrzegam ludzi. Widzę, jak chodzą. Przypominają mi drzewa. Wtedy Jezus znów nałożył ręce na jego oczy, a on przejrzał i wrócił do zdrowia. Zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie. Jezus odesłał go do domu, mówiąc: tylko nie wchodź do wsi. I wyszedł Jezus wraz ze swoimi uczniami do wiosek w pobliżu Cezarei Filipowej. Po drodze zaczął pytać swoich uczniów: za kogo mnie ludzie uważają? Według jednych, odpowiedzieli, jesteś Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem. A jeszcze inni uważają cię za jednego z proroków. I zapytał ich: a według was kim jestem? Wtedy Piotr wyznał: ty jesteś Chrystusem. On zaś stanowczo zabronił im komukolwiek o tym mówić. I zaczął ich uczyć, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz przez znawców prawa, że musi być zabity, a po 3 dniach zmartwychwstać. Mówił o tym śmiało. A Piotr odprowadził go na stronę i zaczął upominać. On zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i tak zganił Piotra: odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich: jeśli ktoś chce pójść za mną,
niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i dobrą nowinę, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił własną duszę? Bo co człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Kto wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca wraz ze świętymi aniołami. Ewangelia Marka, rozdział 9. Powiedział im jeszcze: Zapewniam was, że stoją pośród was tacy, którzy zanim zaznają śmierci, na pewno zobaczą Królestwo Boże w Jego mocy. Po 6 zaś dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz Jana i tylko z nimi samymi wszedł na wysoką górę, z dala od ludzi. Tam w ich obecności doznał przemienienia. Jego szaty stały się lśniące i niezwykle białe. Żaden farbiarz na ziemi nie jest w stanie takich uzyskać. Wtedy ukazał im się Eliasz wraz z Mojżeszem i prowadzili z Jezusem rozmowę. Piotr zaś odezwał się do Jezusa. Nauczycielu, dobrze nam tu być. Rozbijmy tu 3 namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Mówił tak, bo nie wiedział, co powiedzieć. Byli bowiem w wielkim strachu. Wtem pojawił się obłok, który rzucił na nich cień, a z obłoku rozległ się głos. To jest mój ukochany Syn. Jego słuchajcie. I nagle, gdy rozejrzeli się dookoła, już nikogo nie zobaczyli. Był z nimi tylko Jezus. A gdy schodzili z góry, surowo im przykazał, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. Zachowali więc to słowo, jednak rozważali między sobą, co to znaczy powstać z martwych. Zaczęli go też pytać. Dlaczego znawcy prawa utrzymują, że najpierw musi przyjść Eliasz? On zaś powiedział im. Owszem, Eliasz przyjdzie pierwszy i przywróci dawny ład. Lecz jak napisano o Synu Człowieczym, że ma wiele wycierpieć i doznać pogardy. Powiem wam jednak, że Eliasz już przyszedł i uczynili mu to, co chcieli, zgodnie z tym, co o nim napisano. Gdy wrócili do uczniów, zobaczyli wokół nich wielki tłum oraz znawców prawa, którzy się z nimi spierali. Ludzie, kiedy go zobaczyli, zdziwili się, po czym przybiegli i zaczęli go witać. On zaś zapytał: O co się z nimi spieracie? Wtedy odpowiedział mu ktoś z tłumu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna. Ma on ducha niemego, a ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim i szarpie. Chłopiec wtedy ślini się, zgrzyta zębami i sztywnieje. Prosiłem twoich uczniów, aby wypędzili tego ducha, ale nie mogli. On zaś odpowiedział im tymi słowy: O rodzie bez wiary, jak długo przy was będę? Jak długo będę was znosił? Przyprowadźcie go do mnie. I przyprowadzili go do niego. A gdy duch zobaczył Jezusa, natychmiast szarpnął chłopcem, rzucił go na ziemię i pokrytego śliną zaczął tarzać w prochu. Jezus zapytał ojca: Od jak dawna to się z nim dzieje? Od dzieciństwa, odpowiedział. Często, żeby go zgubić, duch ten wrzucał go nawet do ognia lub w wodę. Ale jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus powiedział mu: Co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ojciec chłopca natychmiast zawołał: Wierzę! Zaradź mojemu niedowiarstwu. Jezus zaś, gdy zobaczył, że zbiega się tłum, skarcił ducha nieczystego. Duchu niemy i głuchy, ja ci rozkazuję, wyjdź z niego i nigdy już do niego nie wchodź. Wtedy duch krzyknął, mocno chłopcem szarpnął i wyszedł. Chłopiec był przez chwilę jak martwy. Wielu nawet mówiło, że umarł. Jezus tymczasem wziął go za rękę i podniósł, a on wstał. Gdy przyszedł do domu, jego uczniowie pytali go na osobności. Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Powiedział im: Ten rodzaj może wyjść tylko dzięki modlitwie. Po wyjściu stamtąd przechodzili przez Galileę.
Nie chciał jednak, aby ktoś o tym wiedział. Zaczął bowiem pouczać swoich uczniów i mówić im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, którzy go zabiją. Lecz on 3 dni po śmierci zmartwychwstanie. Oni jednak nadal nie rozumieli tych słów, a jednocześnie bali się go pytać. Przyszli do Kafarnaum. Gdy znaleźli się w domu, zapytał: o czym tak rozprawialiście po drodze? Lecz oni milczeli, gdyż w drodze spierali się o to, kto z nich jest większy. Wtedy usiadł, przywołał 12 i powiedział: jeśli ktoś chce być pierwszy, niech się stanie ze wszystkich ostatnim i niech będzie sługą wszystkich. Następnie wziął dziecko, postawił pośród nich, wziął je w ramiona i oświadczył: jeśli ktoś w moim imieniu przyjmie jedno z takich dzieci, mnie przyjmuje, a jeśli ktoś mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Wtedy Jan powiedział do niego: nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wypędzał demony, ale ponieważ nie dołączył do nas, zabranialiśmy mu. Jezus jednak odparł: nie zabraniajcie mu, gdyż nie ma takiego, kto by dokonał cudu w moim imieniu i zaraz potem mógł mnie znieważać. Kto nie jest przeciw nam, ten jest z nami. Bo kto by napoił was kubkiem wody ze względu na to, że należycie do Chrystusa, zapewniam was, nie straci swojej zapłaty. A kto by przyczynił się do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, gdyby mu u szyi zawiesić kamień młyński i utopić w morzu. Jeśli więc twoja ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie kalekim wkroczyć w życie, niż mieć dwoje rąk i trafić do miejsca wiecznej kary, w ogień nieugaszony, gdzie robak dręczyć nie ustaje, a ogień nie gaśnie. Również jeśli twoja stopa przywodzi cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie kulawym wejść do życia, niż mieć 2 stopy i być wrzuconym do miejsca wiecznej kary, gdzie robak dręczyć nie ustaje, a ogień nie gaśnie. Podobnie jeśli twoje oko przywodzi cię do upadku, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć 2 oczu i być wrzuconym do miejsca wiecznej kary, gdzie robak dręczyć nie ustaje, a ogień nie gaśnie. Każdy bowiem ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, gdyby jednak straciła smak, czym można by go przywrócić? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Ewangelia Marka, rozdział 10. Gdy stamtąd wyruszył, przyszedł w granice Judei i Zajordania. I znów schodziły się do niego tłumy, a on, jak to było w jego zwyczaju, znów je uczył. Wtedy podeszli do niego faryzeusze i wystawiając go na próbę, postawili pytanie: czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiedział: co wam nakazał Mojżesz? Oni na to: Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozwieść się. Wówczas Jezus oświadczył: przez wzgląd na upór waszych serc dał wam takie prawo. Jednak od początku Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Dlatego człowiek opuszcza swego ojca i matkę. Łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Po powrocie do domu uczniowie znów go o to zapytali. Wówczas im powiedział: kto się rozwodzi z żoną i poślubia inną, cudzołoży względem niej. Jeśli żona rozwodzi się z mężem i poślubia innego mężczyznę, cudzołoży. Przynosili też do niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i powiedział im: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. Po czym brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i pytał go: dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania:
Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Tymczasem Jezus rozejrzał się wokoło i powiedział do swoich uczniów: Jak trudno będzie tym, którzy mają pieniądze, wejść do Królestwa Bożego. Słowa te wprawiły uczniów w zdziwienie, lecz Jezus stwierdził raz jeszcze: Dzieci, jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej byli zdziwieni i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i powiedział: Po ludzku rzecz biorąc, to niemożliwe, ale inaczej jest u Boga. Z Bogiem bowiem wszystko jest możliwe. Wtedy odezwał się Piotr: Spójrz, my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla dobrej nowiny. A kto by nie otrzymał stokroć więcej, teraz, w tym czasie, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Byli w drodze i zmierzali do Jerozolimy. Jezus, ku ich zdziwieniu, szedł przed nimi. Tych zaś, którzy szli za nim, ogarnął lęk. Wtedy znów wziął 12 i zaczął im mówić o tym, co ma go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Syn Człowieczy zostanie tam wydany arcykapłanom i znawcom prawa. Ci skażą go na śmierć, wydadzą poganom. Będą z niego szydzić, będą go opluwać, ubiczują go i zabiją. Lecz on po 3 dniach zmartwychwstanie. Wówczas podeszli do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. Nauczycielu, rozpoczęli, chcielibyśmy, abyś spełnił pewną naszą prośbę. A on zapytał: Co mam dla was uczynić? Spraw, powiedzieli, abyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie. Jezus odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję? I czy możecie się zanurzyć w chrzcie, w którym mnie zanurzą? Możemy, oświadczyli. Wtedy Jezus powiedział: Kielich, z którego ja piję, będzie waszym udziałem i chrzest, w którym mnie zanurzą, waszym doświadczeniem. Jednak zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie nie jest moją rzeczą. Otrzymają je ci, dla których zostało to przygotowane. Prośba Jakuba i Jana oburzyła pozostałych 10, lecz Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Przybyli do Jerycha, a gdy wychodzili z miasta, on, jego uczniowie oraz spory tłum, siedział przy drodze niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza. Na wieść o tym, że przechodzi sam Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną! I wielu próbowało go uciszyć, on jednak tym głośniej wołał: Synu Dawida, zlituj się nade mną! Wtedy Jezus przystanął: Zawołajcie go! Polecił. Zawołali go więc mówiąc: Odwagi! Wstawaj! Woła cię! Bartymeusz zrzucił płaszcz, zerwał się na nogi i podszedł do Jezusa. Jezus zapytał: Co chcesz, abym ci uczynił?
niewidomy na to. Panie, spraw, abym znów mógł widzieć. Wtedy Jezus powiedział: idź, twoja wiara ocaliła cię. I natychmiast odzyskał wzrok i wyruszył za nim w drogę. Ewangelia Marka, rozdział 11. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii, położonych w pobliżu Góry Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów z takim poleceniem: idźcie do wsi leżącej naprzeciw, a zaraz po wejściu do niej natkniecie się na przywiązanego osiołka, którego nikt z ludzi jeszcze nie dosiadał. Odwiążcie go i przyprowadźcie tutaj. A jeśli ktoś zapytałby was, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje, ale zaraz go tu z powrotem odeślę. Poszli więc i natknęli się na osiołka przywiązanego do drzwi, na zewnątrz, przy ulicy, i odwiązali go. Niektórzy zaś spośród stojących tam ludzi zapytali: dlaczego odwiązujecie tego osiołka? Odpowiedzieli więc zgodnie z poleceniem Jezusa, a oni im pozwolili. Przyprowadzili go zatem do Jezusa, zarzucili na zwierzę swe wierzchnie okrycia, a on na nim usiadł. I wielu ludzi rozpostarło na drodze swoje szaty, inni z kolei ułożyli gałązki ścięte z pól, a ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana! Powodzenia nadchodzącemu królestwu naszego ojca Dawida! Hosanna na wysokościach! W takich to okolicznościach Jezus wjechał do Jerozolimy. Wszedł też do świątyni, obejrzał wszystko, ale że był już wieczór, wyszedł wraz z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec. Podszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim znajdzie. Ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści. Nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa: oby już na wieki nikt nie jadł twoich owoców. A przysłuchiwali się temu jego uczniowie. Następnie przyszli do Jerozolimy. Gdy wszedł do świątyni, zaczął wyganiać tych, którzy w niej sprzedawali i kupowali. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Nie dopuszczał też, aby ktoś przeniósł przez świątynię jakikolwiek sprzęt, a w swoim nauczaniu zwracał im uwagę: czy nie zostało napisane: mój dom będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy? A wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. Usłyszeli to również arcykapłani oraz znawcy prawa. Ci chcieli go zgładzić. Zastanawiali się jednak, jak to zrobić, gdyż bali się go, dlatego że tłumy ludzi pozostawały pod wrażeniem jego nauki. Każdego wieczoru natomiast Jezus i jego uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano zobaczyli, że figowiec usechł od korzeni. Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa: nauczycielu, spójrz! Figowiec, który przekląłeś, usechł! W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa: miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze: podnieś się i rzuć do morza, i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Znów przyszli do Jerozolimy, a gdy się przechadzał po świątyni, podeszli do niego arcykapłani, znawcy prawa i starsi. Rozpoczęli od pytania: jakim prawem dokonujesz tych rzeczy? Kto ci dał władzę, abyś ich dokonywał? Jezus zaś powiedział im: zapytam was o jedną rzecz. Odpowiedzcie mi, a ja wam powiem, jakim prawem dokonuję tych rzeczy. Czy Jan chrzcił ludzi na polecenie nieba, czy też była to rzecz ludzka? Odpowiedzcie mi. Zaczęli rozważać to między sobą. Gdybyśmy odpowiedzieli na polecenie nieba, powie: dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A co jeśli powiemy: była to rzecz ludzka? Lecz tu obawiali się tłumu,
Nikt bowiem nie wątpił, że Jan był prorokiem. Odpowiedzieli zatem: nie wiemy. Wówczas Jezus powiedział im: to ja wam nie powiem, jakim prawem dokonuję tych rzeczy. Ewangelia Marka, rozdział 12. Następnie Jezus odwołał się do przypowieści. Otóż pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją murem, przygotował zbiornik, wybudował wieżę, wynajął ją rolnikom i odjechał. W okresie winobrania posłał do dzierżawców sługę, aby odebrał od nich część plonów winnicy. Lecz dzierżawcy wzięli go, wychłostali do krwi i odesłali z niczym. Posłał więc do nich innego sługę. Temu rozbili głowę i znieważyli go. Posłał zatem kolejnego, tego zabili. I tak wyprawił wielu innych. Jednych wychłostali, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go do nich na końcu, bo pomyślał sobie: mojego syna uszanują. Dzierżawcy natomiast wpadli na takie rozwiązanie: to jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Chwycili go zatem, zabili i wyrzucili poza winnicę. Co więc uczyni właściciel winnicy? Przyjedzie i wygubi rolników, a winnicę wynajmie innym. Czy nie zetknęliście się z tym fragmentem pisma? Kamień, który budujący uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to budzi podziw w naszych oczach. Po wysłuchaniu tego tym bardziej zastanawiali się, jak go schwytać, lecz przestraszyli się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przypowieść ta była skierowana przeciw nim. Opuścili go więc i odeszli. Posłali do niego natomiast kilku spośród faryzeuszów i zwolenników Heroda, aby go przyłapać na jakiejś niefortunnej wypowiedzi. Przyszli więc z takim pytaniem: nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i nie zależy ci na czyjejkolwiek opinii. Nie kierujesz się pozorami, ale zgodnie z prawdą nauczasz, jak postępować według woli Bożej. Powiedz, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Jezus, świadom ich obłudy, odpowiedział: dlaczego poddajecie mnie próbie? Przynieście mi denara, chcę go obejrzeć. Przynieśli zatem, a on ich zapytał: czyj to wizerunek i napis? Cesarza. Odpowiedzieli. Wtedy Jezus oświadczył: co cesarskie oddajcie cesarzowi, a co Boże Bogu. I nie mogli się nadziwić trafności tych słów. Wtedy przyszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i podali taki przykład. Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeśli by czyjś brat umarł i pozostawił żonę, a nie pozostawił dziecka, wówczas jego brat ma wziąć tę żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy się ożenił, lecz umarł bezdzietnie. Wtedy wziął ją drugi i też umarł bezpotomnie. Podobnie było z trzecim oraz następnymi. Żaden z siedmiu nie zostawił potomka. W końcu po wszystkich zmarła także ta kobieta. Którego z nich żoną będzie przy zmartwychwstaniu? Bo przecież siedmiu ją miało. Jezus im odpowiedział: czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Boga? Gdy ludzie powstaną z martwych, nie będą się żenić ani wychodzić za mąż, lecz będą jak aniołowie w niebie. Co do zmartwychwstania natomiast, czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, jak to Bóg powiedział do niego przy cierniowym krzaku: ja jestem Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Wtedy podszedł do nich jeden ze znawców prawa, który usłyszał, jak ze sobą rozprawiali. Gdy zauważył, że Jezus trafnie im odpowiedział, zapytał go: które przykazanie jest najważniejsze ze wszystkich? Jezus oświadczył: najważniejsze z przykazań jest to: słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. Drugie zaś co do ważności brzmi tak: masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. Wtedy znawca prawa skomentował:
Dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś. Bóg jest jeden i poza Nim nie ma innego. A kochać Go całym sercem, każdą myślą i ze wszystkich sił, bliźniego zaś kochać jak samego siebie, znaczy więcej niż wszelkie całopalenia i inne ofiary. A Jezus, widząc mądrość w słowach tego człowieka, powiedział mu: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już więcej nie miał odwagi go pytać. Nauczając w świątyni, Jezus odezwał się w te słowa: jak znawcy prawa mogą twierdzić, że Chrystus jest synem Dawida? Sam Dawid przecież powiedział, natchniony przez Ducha Świętego: Pan oświadczył memu Panu: usiądź po mojej prawicy, aż pod Twoje stopy położę Twoich wrogów. Sam Dawid nazywa go Panem, jak więc może on być jego synem? A wielki tłum chętnie go słuchał i dalej nauczał: strzeżcie się znawców prawa, którzy pragną chodzić w długich szatach, oczekują pozdrowień na rynkach, domagają się pierwszych krzeseł w synagogach i zaszczytnych miejsc na ucztach. Pożerają oni dobytek wdów i dla pozoru długo się modlą. Na nich spadnie o wiele surowszy wyrok. Jezus usiadł naprzeciw świątynnej skarbony i zaczął się przyglądać, jak tłum rzuca do niej pieniądze, a wielu bogatych rzucało bardzo wiele. Przyszła też pewna uboga wdowa i wrzuciła 2 grosze. Wówczas przywołał swoich uczniów i powiedział im: zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy, bo oni wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś, sama w niedostatku, wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Ewangelia Marka, rozdział 13. Gdy wychodził ze świątyni, powiedział do niego jeden z jego uczniów: nauczycielu, spójrz na te wspaniałe kamienie i budowle. Jezus na to: czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej zapytali go na osobności: powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki znak zapowie początek tych wszystkich wydarzeń? Wtedy Jezus zaczął im mówić: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w moim imieniu ze słowami: to jestem ja, i wielu zwiodą. A gdy usłyszycie o wojnach, kiedy dotrą do was wieści wojenne, nie bójcie się, to musi się stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Miejscami wystąpią trzęsienia ziemi oraz okresy głodu. Te rzeczy to początek bólów porodowych. Wy sami też miejcie się na baczności. Podawać was będą do sądów i w synagogach będziecie chłostani. Ponadto ze względu na mnie postawię was przed urzędnikami i królami na świadectwo dla nich. Najpierw jednak wszystkim narodom musi być głoszona Ewangelia. A gdy wasi zdrajcy będą was prowadzić, nie martwcie się zawczasu, co macie powiedzieć. Mówcie to, co dane wam będzie w tej godzinie, gdyż nie wy będziecie przemawiać, lecz Duch Święty. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec swoje dziecko. Dzieci z kolei powstaną przeciw rodzicom i będą doprowadzać do ich śmierci. Będziecie też w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony. Gdy zaś zobaczycie ohydę spustoszenia stojącą tam, gdzie nie powinna, kto czyta, niech zwróci uwagę, wtedy przebywający w Judei niech uciekają w góry. Kto będzie na tarasie, na dachu, niech nie wchodzi do domu po rzeczy. Kto na roli, niech nie wraca po swój płaszcz. Najtrudniej będzie w tym czasie kobietom w ciąży i karmiącym matkom. Módlcie się też, aby nie stało się to zimą. Dni te bowiem będą czasem takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg aż dotąd i nie będzie. Gdyby Pan nie skrócił tych dni, nikt by nie ocalał. Skrócił je jednak ze względu na tych, których wybrał. Jeśliby wam wówczas ktoś powiedział: oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. Będą oni czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, również wybranych. Wy natomiast
strzeżcie się. Przepowiedziałem wam wszystko. Ale w tych dniach, po tym ucisku, słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs. I wtedy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Pośle on wtedy aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. Niech wam za przykład posłuży figowiec. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. Tak i wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa na pewno nie przeminą. O tym dniu natomiast ani o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Uważajcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy przyjdzie ten czas. Podobnie jak człowiek wybierający się w podróż, zostawia swój dom, daje władzę swoim sługom, każdemu jego zadanie, odźwiernemu zaś nakazuje, aby czuwał, tak właśnie wy czuwajcie. Bo nie wiecie, kiedy przyjdzie Pan domu, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy zapieje kogut, czy o poranku, aby gdy nagle przyjdzie, nie zaskoczył was we śnie. To, co wam mówię, powtarzam wszystkim. Czuwajcie. Ewangelia Marka, rozdział 14. Po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. Arcykapłani oraz znawcy prawa wciąż szukali sposobu, jakby go podstępem schwytać i zabić. Powtarzali sobie jednak: tylko nie w czasie świąt, aby nie było rozruchów wśród ludu. Gdy przebywał w Betanii, w domu Szymona zwanego Trędowatym i spoczywał przy stole, przyszła pewna kobieta z alabastrowym flakonikiem bardzo kosztownego, czystego olejku nardowego. Odłamała główkę flakonika i całą zawartość wylała na głowę Jezusa. Wtedy niektórzy zaczęli się oburzać między sobą. Po co to marnotrawstwo olejku? Przecież można go było sprzedać za ponad 300 denarów i pieniądze rozdać ubogim. Nie szczędzili jej za to cierpkich słów. Jednakże Jezus powiedział: dajcie jej spokój. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Przecież spełniła względem mnie dobry uczynek. Ubodzy zawsze będą pośród was i gdy tylko zechcecie, możecie świadczyć im dobro. Ja jednak nie zawsze będę z wami. Ta kobieta zrobiła to, co mogła, z wyprzedzeniem namaściła moje ciało na pogrzeb. Zapewniam was, gdziekolwiek na świecie głoszona będzie dobra nowina, opowiadać będą również o tym, co ona zrobiła, na jej pamiątkę. Wówczas Judasz Iskariot, jeden z 12, odszedł do arcykapłanów, aby go im wydać. A oni, gdy to usłyszeli, ucieszyli się i obiecali dać mu pieniądze. Wtedy on zaczął szukać dogodnej sposobności wydania go w ich ręce. W pierwszym dniu święta Przaśników, gdy ofiaruje się baranka paschalnego, zapytali go jego uczniowie: dokąd mamy pójść, aby przygotować ci Paschę? Wtedy posłał dwóch spośród swoich uczniów i powiedział im: udajcie się do miasta. Tam wyjdzie wam naprzeciw człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim. A gdziekolwiek wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, że nauczyciel pyta: gdzie jest dla mnie gościnny pokój, w którym mógłbym spożyć Paschę wraz z moimi uczniami? Wtedy on pokaże wam duży pokój na piętrze, usłany i gotowy. Tam przygotujcie dla nas wszystkich ucztę. Odeszli zatem uczniowie, a gdy przybyli do miasta, wszystko potoczyło się zgodnie z jego słowami i przygotowali Paschę. Wraz z nastaniem wieczoru przybył z 12, a gdy siedzieli i jedli, Jezus powiedział: wyznam wam, jeden spośród was mnie wyda, ten, który je ze mną. Wtedy zrobiło im się smutno i jeden po drugim pytali: czy to ja? On zaś im odpowiedział: jeden z was, 12, który je ze mną z jednego półmiska. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje.
Lepiej by mu było, gdyby się wcale nie urodził. A gdy oni jedli, wziął chleb, pobłogosławił, połamał i rozdał im, mówiąc: bierzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. I powiedział im: to jest moja krew nowego przymierza, która za wielu będzie przelana. Zapewniam was, że nie będę już pił z owocu winorośli, aż nadejdzie ten dzień, gdy w Królestwie Bożym zakosztuję z nowego. A po odśpiewaniu hymnu udali się na Górę Oliwną. Wtedy Jezus powiedział im: wszyscy się ode mnie odwrócicie, gdyż napisano: uderzę pasterza i rozproszą się owce. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was w drodze do Galilei. Na te słowa Piotr oświadczył: choćby wszyscy się od ciebie odwrócili, ja nie. Wtedy Jezus mu odpowiedział: zapewniam cię, dziś, tej nocy, zanim kogut dwukrotnie zapieje, trzykrotnie się mnie wyprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał: nawet gdybym miał z tobą umrzeć, nie wyprę się ciebie. Podobnie utrzymywali wszyscy. Gdy przybyli na miejsce zwane Getsemani, powiedział do swoich uczniów: usiądźcie tutaj i poczekajcie, aż się pomodlę. Następnie wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Ogarnął go smutek i niepokój. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem odszedł nieco dalej. Tam padał na ziemię i modlił się, aby, jeśli to jest możliwe, ominęła go ta godzina. W modlitwie powtarzał: Abba, Ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Jednak niech stanie się nie to, co ja chcę, ale to, co ty. Potem przyszedł i zobaczył, że śpią. Szymonie, śpisz? Zapytał Piotra. Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie zawiedli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. I znów odszedł pomodlić się. Wypowiedział te same słowa. Gdy przyszedł, po raz kolejny zastał ich pogrążonych we śnie, bo oczy same im się zamykały i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Przyszedł też po raz trzeci i powiedział im: nadal śpicie i odpoczywacie? Dosyć, nadeszła godzina. Za chwilę Syn Człowieczy wpadnie w ręce grzeszników. Wstawajcie, chodźmy. Przybył już mój zdrajca. I zaraz, jeszcze gdy on mówił, zjawił się Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja ludzi z mieczami i kijami. Wysłali ich arcykapłani, znawcy prawa oraz starsi. Zdrajca uzgodnił z nimi wcześniej taki znak: ten, którego pocałuję, jest tym, którego szukacie. Schwytajcie go i ostrożnie odprowadźcie. A zatem natychmiast po przyjściu Judasz podszedł do Jezusa. Przywitał go: mistrzu! I pocałował go. Wtedy oni rzucili się na Jezusa i schwytali go. A jeden ze stojących przy nim mężczyzn wyciągnął miecz, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Jezus zaś zwrócił się do nich ze słowami: wyszliście jak po zbójce, z mieczami i kijami, aby mnie uwięzić. Codziennie nauczałem u was w świątyni i nie schwytaliście mnie. Lecz muszą wypełnić się słowa Pisma. Wtedy wszyscy opuścili go i uciekli. A szedł z nim pewien młodzieniec, okryty jedynie prześcieradłem. Jego też złapali, ale on zostawił prześcieradło w ich rękach i uciekł nagi. Oni tymczasem odprowadzili Jezusa do arcykapłana. Tam zeszli się pozostali arcykapłani, starsi oraz znawcy prawa. Piotr natomiast podążał za Jezusem w pewnej odległości i wszedł aż na dziedziniec pałacu arcykapłana. Tam usiadł pośród służby i grzał się przy ognisku. W tym czasie arcykapłani oraz cała Wysoka Rada bezustannie szukali dowodów przeciwko Jezusowi, ponieważ chcieli skazać go na śmierć. Skutek był niewielki. Wielu wprawdzie fałszywie przeciw niemu zeznawało, ale zeznania te nie były zgodne. Wówczas powstali pewni ludzie,
i zaczęli Jezusa bezzasadnie oskarżać. My słyszeliśmy go, jak mówi: ja zburzę tę świątynię zbudowaną rękami ludzkimi i w 3 dni wzniosę inną bez udziału ludzkich rąk. Ale nawet to ich zeznanie nie było spójne. Wtedy powstał arcykapłan, wyszedł na środek i zapytał Jezusa: nic nie odpowiadasz na to, co ci ludzie zeznają przeciw tobie? On jednak milczał i nic nie odpowiedział. Znów więc arcykapłan zadał mu pytanie: czy ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego? A Jezus odpowiedział: ja jestem. Zobaczycie też Syna Człowieczego, jak siedzi po prawej stronie Wszechmocnego Boga i przychodzi z obłokami nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swoje szaty i powiedział: po co nam jeszcze świadkowie? Usłyszeliście, jak znieważa Boga. Co wy na to? A oni wszyscy orzekli, że winien jest śmierci. Potem niektórzy zaczęli na niego pluć, zakrywać jego twarz, policzkować go i mówić: prorokuj! Również słudzy bili go po twarzy. Piotr był w tym czasie na dole, na dziedzińcu. Przyszła tam jedna ze służących arcykapłana i gdy zobaczyła, jak grzeje się przy ogniu, przyjrzała mu się i powiedziała: ty też byłeś z tym Jezusem z Nazaretu. On jednak zaprzeczył: nie wiem i nie rozumiem, o czym mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przysionka. Wtedy zapiał kogut. Lecz służąca, widząc go, znów zaczęła mówić stojącym obok ludziom: to jest jeden z nich. On zaś ponownie zaprzeczył. Wkrótce potem ci, którzy stali obok, zwrócili się do Piotra: naprawdę jesteś jednym z nich, bo też jesteś Galilejczykiem. On zaś zaczął zarzekać się i przysięgać: nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz, po raz drugi rozległo się pianie koguta. Wówczas Piotr przypomniał sobie słowa, które Jezus do niego skierował: zanim kogut dwukrotnie zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Ewangelia Marka, rozdział 15. Zaraz o świcie arcykapłani wraz ze starszymi, znawcami prawa i całą wysoką radą odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili i wydali Piłatowi. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem Żydów? Ty to mówisz. Odparł Jezus. Arcykapłani zaś pośpieszyli oskarżać go o różne rzeczy. Wtedy Piłat znów zapytał: nic nie odpowiadasz? Zauważ, że stawiają ci poważne zarzuty. Ale Jezus nic już nie odpowiedział. Także się Piłat dziwił. Na każde święto Piłat uwalniał im jednak jednego więźnia, tego, o którego prosili. W tym czasie więziono niejakiego Barabasza. Został on aresztowany wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów dopuścili się zabójstwa. Tłum wystąpił więc z prośbami, aby Piłat uczynił im to, co zawsze. Ten zapytał: czy chcecie, abym wam wypuścił króla Żydów? Coraz bardziej uświadamiał sobie bowiem, że arcykapłani wydali go z zawiści. Arcykapłani zaś tak wpłynęli na ludzi, że ci wybrali Barabasza. Piłat zapytał: a co mam zrobić z tym, którego nazywacie królem Żydów? Ukrzyżuj go! Zawołali. Na pytanie Piłata: jakiego zła się dopuścił? Oni tym głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go! Wtedy Piłat, chcąc uczynić zadość żądaniom tłumu, uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze odprowadzili go więc na wewnętrzny dziedziniec pałacu, gdzie zwołali 500 żołnierzy. Ubrali Jezusa w purpurowy płaszcz, a na jego skronie wcisnęli cierniowy wieniec. Następnie zaczęli wiwatować: witaj, królu Żydów! Bili go przy tym trzciną po głowie, pluli na niego i klękając udawali pokłony. A gdy go wydrwili, zdjęli z niego purpurowy płaszcz i ubrali go w jego własne szaty. Potem zaś wyprowadzili na ukrzyżowanie.
Po drodze spotkali Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufusa, który właśnie tamtędy wracał z pola, i zmusili go, aby poniósł jego krzyż. Tak przyprowadzili go na miejsce zwane Golgota, co w tłumaczeniu znaczy miejsce czaszki. Dawali mu do picia wino zmieszane z mirrą, ale on nie chciał pić. Wtedy go ukrzyżowali i rozdzielili jego szaty, rzucając o nie losy, co kto ma sobie wziąć. A gdy go ukrzyżowali, była godzina 9. Umieścili też napis podający powód jego skazania. Głosił on: król Żydów. Ukrzyżowali też wraz z nim dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po jego lewej stronie. W ten sposób wypełniły się słowa pisma. I uznano go za jednego z przestępców. A ci, którzy przechodzili obok, kręcili głowami i mówili: hej ty, który burzysz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, zejdź z krzyża i ratuj siebie. Podobnie drwili między sobą arcykapłani wraz ze znawcami prawa. Innych uratował, a siebie samego uratować nie może. Chrystus, król Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Ubliżali mu również ci, którzy wraz z nim byli ukrzyżowani. A około południa całą ziemię zaległa ciemność i trwała aż do godziny 15:00. O tej też godzinie Jezus zawołał: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Co w tłumaczeniu znaczy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? A niektórzy ze stojących obok, gdy to usłyszeli, powtarzali między sobą: spójrzcie, woła Eliasza! Ktoś podbiegł, nasączył gąbkę kwaśnym winem, zatknął na trzcinę i próbował dać mu pić, mówiąc do pozostałych: zostańcie, zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie tchnienie. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, z góry w dół. A setnik, który stał naprzeciw niego, gdy zobaczył, w jaki sposób Jezus umarł, stwierdził: ten człowiek naprawdę był synem Boga. Były tam również kobiety. Przyglądały się one z daleka. Wśród nich stała Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Młodszego i Jozesa oraz Salome. Właśnie one, gdy był w Galilei, chodziły z nim i usługiwały mu. Lecz było też wiele innych kobiet, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. Gdy nastał już wieczór, a był to jeszcze dzień przygotowania poprzedzający szabat, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Wysokiej Rady, który sam też oczekiwał Królestwa Bożego. Odważnie udał się on do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że Jezus już nie żyje. Przywołał zatem setnika i zapytał go, czy skazaniec dawno umarł. A upewniony przez setnika o śmierci Jezusa, darował jego ciało Józefowi. Ten zaś kupił płótno, zdjął go, owinął w nie, złożył w grobowcu wykutym w skale, a na wejście do grobowca zatoczył kamień. Maria Magdalena natomiast i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie go złożono. Ewangelia Marka, rozdział 16. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome nakupiły pachnideł, aby pójść do grobu i namaścić Jezusa. Wybrały się wcześnie rano w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia. Także o wschodzie słońca dotarły do grobowca. Po drodze rozmawiały między sobą: kto nam odwali kamień zamykający wejście? Lecz gdy przybyły, zobaczyły, że kamień jest odsunięty, a był on bardzo duży. Weszły zatem do środka, a tam zobaczyły siedzącego po prawej stronie i ubranego w białą szatę młodzieńca. Ogarnęło je wielkie zdumienie. On zaś powiedział do nich: nie dziwcie się, szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu? Zmartwychwstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go położono. Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was w drodze do Galilei. Tam go zobaczycie, tak jak wam powiedział.
Wyszły zatem i wręcz uciekły od grobu, czuły bowiem na przemian strach i ogromną radość. Ale ponieważ lęk wziął górę, nic nikomu nie powiedziały. Wszystko to natomiast, co same usłyszały, zwięźle opowiedziały ludziom zebranym wokół Piotra. Po tych wydarzeniach również sam Jezus rozesłał za ich pośrednictwem, na wschód i na zachód, święte i niezniszczalne przesłanie o wiecznym zbawieniu. Amen. Gdy Jezus powstał z martwych wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim byli, pogrążonym w smutku i płaczu. Lecz oni, gdy usłyszeli, że on żyje i był przez nią widziany, nie uwierzyli. Potem w innej postaci ukazał się dwóm spośród nich w drodze do wsi. Wrócili oni i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Później zaś ukazał się im 11, gdy siedzieli przy stole. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. I powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami, w swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami.